Dzisiejszy materiał to znakomita wskazówka dla osób próbujących się wydostać z silverowego obszaru od kilku lat. Przeanalizujemy sobie dzisiaj po kilka ciekawych wyborów postaci, które pomogą ci zdecydowanie wznieść się na wyższy poziom. Także zapraszam do materiału. Dr. Mundo to pierwsza z postaci, którą ośmieliłem się dodać na górnej stronie. Jaki jest powód tego wyboru? Otóż jest ich naprawdę mnóstwo. Po pierwsze, Dr. Mundo jest to naprawdę bezpieczny wybór, który może być wybierany w ciemno. A jak wiemy, na poziomie Silvera nie zdarzają się aż tak często kontry stricte pikowane przeciwko tej postaci. Dlatego wydaje się, że może być to naprawdę safe wybór, nawet jeżeli first pikujemy. Po drugie, usunięcie elementów mitycznych spowodowało zupełnie nowe mety, doprowadzając Mundo do takiego poziomu win ratio, że od momentu wprowadzenia sezonu 14 nigdy, przenigdy nie było chwili, żeby jego win ratio nie posiadało 52%. To chyba idealnie udowadnia, że na tym progu po prostu dominuje. Silverowy poziom gracza posiada jeszcze jedną wielką wadę. Nie jest agresywny w wyjątkowo szybkim czasie. Doktor Mundo co prawda nie należy do najsilniejszych wojowników w aż tak szybkich starciach, Natomiast może to wszystko przeczekać, przepychać aleje za pomocą swojego tasaka i oczekiwać na pierwsze swoje przedmioty z regeneracją zdrowia czy chociażby elementami pancerza. W ten sposób będzie się idealnie skalował wraz z przebiegiem gry i w ostatnich walkach będzie na tyle tak wielkim czołgiem, którego nie da się powstrzymać nawet w 3, 4 czy chociażby 5 osób. Słowa z utworu Michaela, jak trend bije pałą, wszyscy się wywalą, nabierają zupełnie nowego znaczenia właśnie w sezonie 14. Trend, o którym mowa, jest na tyle różnorodny w sezonie 14, że nie da się go opisać jednoznacznie. Jest to postać różnorodna pod względem roli, na której gra. Mowa tutaj o topie dżungli oraz wsparciu oraz pod względem zestawów przedmiotów jest na tyle różnorodny, że zawsze przypisuje mu się inną maskę w meczu. Może być tankiem, może być elementem, który tylko i wyłącznie split puszuje, a może być to agresywny bruiser, który będzie szukał walki 1 na jeden, gdzie się tylko da. Jego agresywny styl gry doprowadza przeciwnika do szału już na pierwszych poziomach, a z kolei idealnie skalujący się bohater wraz z superumiejętnością skontruje każdego możliwego tanka, doprowadzając go nawet do ujemnych armorów. A jak wiemy, taka taktyka w Silverze idealnie pasuje, ponieważ nie każdy gracz zwraca właśnie uwagę na minimapę oraz poczynania, jakie my możemy realizować. Przechodzimy teraz do łatki dżunglerów, na których znajdziemy Nocturna. I powiem szczerze, że w zeszłych sezonach Nocturne był ograniczany do określonej strategii. Z jednej strony musiał budować bardzo mocne ofensywne przedmioty, ryzykując przy tym własne życie, a z kolei z drugiej strony musiał budować defensywne przedmioty, odpowiednio kontując przeciwnika. W tym sezonie, w sezonie 14, pragnę przypomnieć, te style zostały trochę połączone ze sobą, i z jednej strony budujemy defensywę, z drugiej strony ofensywę, przez co świetnie działamy na jeden styl. Czyli można powiedzieć o osoby, które nie posiadają zbytnio dużo HP-ków, a z drugiej strony kontrujemy świetnie tanków, przez to Nocturn nie dziwota, że posiada ponad 52% Winatio, od dosłownie samego początku sezonu 14. Kiedy wybierasz nocturna, zwracaj przede wszystkim na swoją farmę, na samym początku staraj się farmić do momentu aż nie będziesz osiągać super umiejętności, bo dzięki temu będziesz mógł mieć darmowy doskok, darmowe zniwelowanie wizji i w sumie lepsze ganki oraz egzekucje na przeciwnikach. Pamiętaj również, że nie należy grać chaotycznie tą postacią. Jakieś durnowate decyzje, dziwne inicjacje doprowadzają bardzo często do przegranych gier. Dlatego podejmuj rozważne, przemyślane mocno decyzje, a na pewno będzie dobrze. Brand to kolejny przykład uniwersalnego bohatera, który potrafi zdominować absolutnie każdą rolę bez żadnego większego wkładu. Ale jaki jest powód jego skuteczności? Po pierwsze, zmiany w jego umiejętnościach, po drugie, sezon czternasty który jest nie do końca jeszcze zbalansowany, a po trzecie nowe przeliczniki na nowych przedmiotach. Te wszystkie współczynniki doprowadzają właśnie do jednego, absolutnej dominacji Branda wśród dżunglerów. Co prawda początkowo nie jest on aż tak mocno znaczący, bo musi się jednak wyskalować, ale później jeżeli trafi swoimi umiejętnościami, czy chociażby puści R-kę wśród teamfightów drużynowych, no to potrafi zdeklasować absolutnie każdego obrażeniami, podpaleniem i wieloma innymi współczynnikami. Początkowe etapy gry tego bohatera nie należą do skutecznych. Musi niestety manewrować między kampami, by nie tracić dużo hp oraz odpowiednio dostosowywać się do akcji wykonywanej np. na, na ganku czy roamie, aby jakoś nie upaść bez żadnego większego powodu. Natomiast kiedy nadejdzie moment zdobywania pierwszych przedmiotów, wystarczy trafić raz a porządnie jedno nasze kombo, a przeciwnicy dosłownie wylecą w powietrze. Środkowa Aleja należy do bohaterów, uwielbiających rumować jak tylko nadarzy się okazja. Mowa tutaj oczywiście o Fizie oraz Lisandrze. Zaczniemy sobie na początku od Lisandry. Można by rzec, że Lisandra jest bardziej magiem defensywnym niż ofensywnym, ponieważ posiada o wiele więcej efektów kontroli tumu niż takie bezpośrednio obrażenia jak Asyndra czy inny Rice. Jej głównym założeniem jest przede wszystkim pomaganie, dlatego Lisandra stara się jak najszybciej przepuszczowywać aleje, aby móc pomagać swoim sojusznikom przy kluczowych obiektach oraz potyczkach. W ten sposób, nawet jeżeli tracimy EXPA, tracimy miniony, a przede wszystkim GOLDA, odzyskujemy go poprzez ciągłe pomaganie i realizowanie np. obiektów jak Smoki czy chociażby Heraldy. Natomiast Fizz jest tutaj wielką odwrotnością, ale zarazem troszeczkę tym samym. Dlaczego? To samo to jest roamowanie i szukanie walki jak tylko się nadarzy okazja. Natomiast z drugiej strony jest to odwrotność, ponieważ nie zdobywamy asys, a szukamy przede wszystkim fragów, żeby kierować grę 1 na 9 i nie zadajemy efektów kontroli tumu, tylko staramy się doskakiwać do przeciwnika i zadawać olbrzymie obrażenia na tyle, że przeciwnika tak zwanie one shotujemy. Jeżeli ktoś z Was oglądających poszukuje maina na midzie, to polecam serdecznie te dwa typy, ponieważ posiadają bardzo dobre obrażenia, dosyć skuteczne roamy oraz skuteczne doskoki i co ważne, je są bardzo rzadko banowane oraz spotykane w grach. A jak wiemy, jeżeli spraktykujemy bardzo rzadko spotykaną postać, to przeciwnicy nie będą wiedzieli w ogóle z czym się mierzą i na co nas stać. Na roli zaś wybrałem dosyć niecodzienne wybory. Wybór Senny oraz Serafiny. Niektórzy powiedzą dlaczego. Przecież są to postacie dosyć skomplikowane. Ja tak nie uważam. Nie jest to postać tak jak Twitch, Vayne czy jakiś inny Draven, który wymaga od nas ciągłego hejtowania, połkowania przeciwnika i ciągłego poruszania się. W przypadku Senny oraz Serafiny... Wystarczy trafić jedną kluczową umiejętność i tylko klikać auto -ataki. I to wszystko. Nie wymagany jest jakiś większy movement, jakieś większe kajtowanie, no bo senna stara się przede wszystkim tylko raz a porządnie hitnąć i to koniec. Dodatkowo jej umiejętności wzbogacają też sojuszników poprzez ciągłe znikanie i pojawianie się. To fajnie może zaskakiwać np. Na, na gankach czy walkach drużynowych, albo nawet i w postawianiu wizji na mapie. I z kolei też jest to postać znakomicie skalująca się. Ciągłe zdobywanie dusz w trakcie gry na alei czy w trakcie całej rozgrywki jest znakomite, bo będziemy mogli z dalekiego obszaru połkować przeciwnika, właśnie go deklasując tym aspektem. Nie wymagamy tutaj jakiegoś klikania, ciągłego kajtowania, poruszania się, tylko klikamy raz a porządnie konkretny przycisk myszy na konkretnym przeciwniku i sprawa sama się rozwiązuje. Natomiast w przypadku Serafiny jest tutaj troszeczkę inne podejście do gry, ponieważ tutaj co prawda klikamy troszeczkę przycisków myszy i musimy się poruszać, ale jej obrażenia, jak i umiejętności są bardziej obszarowe i posiada bardzo duże i dalekie zasięgi. Dzięki temu może przeciwnika deklasować właśnie tym aspektem, przepuszowując aleje, połkując przeciwnika i oczywiście bardzo łatwo dajwować, jak i deklasować w teamfightach drużynowych. Wymienione przykłady posiadam jeszcze jedną wielką zaletę: potrafią leczyć za pomocą swoich umiejętności naprawdę z dalekich obszarów. W przypadku Senny Altimejczyk, w przypadku Serafiny ciągłe w sumie spamowanie umiejętnościami. Umówmy się szczerze, Inwestowanie w te postacie to naprawdę klucz do sukcesu, zwłaszcza na tym poziomie. Dlatego warto zainwestować i się nimi zainteresować, jak nadarzy się okazja. No, i na samym końcu, pozostała nam ostatnia rola, czyli rola wsparcia, której przypisałem wybór Maokaja oraz Jany. Zacznijmy od pierwszego przykładu. Maokaj to świetna strategiczna postać, która uwielbia inicjować, jak tylko nadarzy się okazja. Jego umiejętności zawierają arsenał efektów kontroli tumu, przez co przeciwnik ma na tyle ograniczone ruchy, że będzie zmuszony do wyboru cleansa, czy chociażby budowania qss -a. Jego sazonki ograniczają także ruchy przeciwnego dżunglera, przez co nasza aleja będzie na tyle safe, że nigdy nie powinniśmy zostać unicestwieni. A mechaniki postaci są na tyle banalne, że wystarczy nacisnąć tylko i wyłącznie przeciwnika, a już Maokai znajduje się na naszym przeciwniku. A jeżeli przeciwnik jest zatrzymany, no to oczywiście trzeba się postarać, aby pozostałych umiejętności nie trafić. W przypadku Janny jest troszeczkę inaczej: jest to bohaterka, która uwielbia stać na plecach swojego sojusznika, aby ciągle nadawać mu efekty tarcz i efekty leczenia. No i mechanika Janny też jest na tyle banalna, że wystarczy tylko wymanewrować tornado w konkretny obszar i możemy je wypuszczać, kiedy nadarzy się okazja, albo kiedy chcemy nacisnąć po raz kolejny przycisk. Rozumiem, że romowanie oraz stawianie wizji może być problematyczne, ponieważ Janna, na przykład, nie posiada zbytnio dużo HP-ków i może być one ale z drugiej strony, posiada efekt odepchnięcia z erki, podrzucenie za pomocą swojego tornada oraz slowa, więc ten arsenał umiejętności. Chyba powinienem uratować w nawet ryzykownej sytuacji. W przypadku Maokaja bardzo podobna sytuacja, odpychanie przeciwnika, zatrzymywanie go z umiejętności, też potrafi bardzo łatwo ograniczać ruchy przeciwnika, więc nawet kiedy nadarzy się niebezpieczeństwo, myślę, że z tego wyjdzie na pewno cało. No i tym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Koniecznie zostawcie lajkacza dla zasięgów oraz subskrypcję na naszym kanale, aby nie przekapić następnych materiałów poradnikowych. Pozdrawiam serdecznie.